I kolejne zakupy zrobione. W końcu coś trzeba jeść, będąc na tej planecie, oczywiście. Zastanawiam się, jaki tytuł dać temu filmowi. Może taki, czy we wrocławskim psychiatryku, albo jakimś areszcie wcale nie tymczasowo wydobywczym. We Wrocławiu lub w jakimś innym mieście. To wcale nie musi być Wrocław, ale ze wskazaniem na Wrocław. I czy w jakichś innych przytułkach należących do państwa polskiego, jakaś, nie wiem, izba wytrzeźwień, izba zatrzymań, albo cokolwiek, okej? Więc czy we wrocławskim psychiatryku i wrocławskich zakładach karnych, wrocławskich aresztach i te klimaty, czy jest podawany ser francuski, belgijski, holenderski i tak dalej? Więc tutaj tak mam od ponad 6 lat pytanie do Państwa, kto ze strony państwa jest odpowiedzialny za menu, za układanie menu, za dietetykę całą i tak dalej. Dla tych wszystkich, którzy no, wbrew swojej woli zostali pojmani i zniewoleni przez państwo polskie i umieszczeni w różnego typu psychiatrykach, wrocławskich, na przykład w aresztach wydobywczych, w izbach różnych przetrzymań, zatrzymań, areszty jakieś takie nietymczasowe i tak dalej. Dobrze, więc tutaj mamy, tu jest flaga, więc sobie możemy zobaczyć. To już jest otwarte, więc troszeczkę jest zjedzone. To jest Aldi Com. Kropelka Aldi, kropelka Com. Więc chciałem sobie to poczytać. Tutaj best before to do Wigilii jest dobrze, więc pytanie. Jakie produkty są podawane psychiatryku wrocławskim? To są takie orzeszki solone, więc chciałem sobie poczytać tutaj te witaminki, tutaj wszystko co pisze, ile kilo dżuli i tak dalej. Tu jest Aldi, to już wszyscy wiemy, że to jest Aldi. Tutaj ile to ma energii, chciałem poczytać sobie z tyłu. I tutaj best before chciałem sobie zobaczyć i poczytać, co tutaj pisze, ok? Jak się robi recykling tego i tak dalej. Dobrze, więc tu jest chleb. Tu jest cały świeży chleb, więc trzeba szybko ten chleb jeść. Szybko, bo jest best before. Do godziny 14:00 trzeba zjeść ten chleb cały. Dobrze. To można widać mrozić i taka literka jest Z tutaj, czy jakaś taka z tymi literkami, to kurczę, trzeba uważać, bo to może coś innego oznaczać i te sprawy, takie literki różne z końca alfabetu, więc dobrze. No więc tu jest chleb, w końcu trzeba coś jeść. Cały, nie otwierany chleb, gdyby co. Calutki, zalepiony, więc dobrze. A to jest coś do chleba. Coś do chleba. Wiadomo, że coś do chleba trzeba. O kurczę, tu też jest taka literka, jakaś taka z końca alfabetu literka jest, więc nawet nie wypowiadam te literki na głos, bo mi zdejmą filmik, ale chciałem przeczytać to. EU, non-EU chocolate, czyli to jest taka, widać, jakaś mieszanina na przykład miodu, bo na miodzie pamiętam, że też czasami to piszę.
sprzedawanego w Polsce, że wychodziłoby na to, że to jest miód zmieszany z EU oraz z poza EU, taki miód, więc tutaj coś takiego podobnego może być. To jest mleczna koczelada, 8 kawałków takich wafelków i tak dalej. Więc chciałem sobie Best Before zobaczyć, że tu jest 23, tu są takie 3 literki, później jest 24, więc chciałem to sobie ogarnąć też wszystko, poszukać literek. O, jest Aldi tutaj, więc wszystko jest jasne. I chciałem to poczytać. O, tutaj są takie odnośniki, gwiazdki. Jest tutaj, jak jest Allergy Advice, tak tutaj pisze, taka czarna kreska jest i tak dalej. To tam jest wyjaśnienie gwiazdki Rainforest, ok? Pisze Rainforest, ok? Więc chciałem się zapoznać z tym, czego to dotyczy, ten odnośnik, ta gwiazdka. Chciałem więcej wyjaśnień uzyskać, czym to się je, o co chodzi, co w trawie piszczy i te sprawy, ok? Dobrze, więc to było tutaj. Potem chciałem, wiadomo, że będzie chleb, będzie ser, będą orzeszki tutaj solone, to coś na słodko, karamele jakieś będą. No to trzeba ogarnąć tutaj fruty i orzeszki, taki miks. Trzeba to też ogarnąć. Chciałem tutaj zobaczyć, co pisze tym drobnym drukiem, co się odbija. O, tam jest, że to jest w procentach, of an adults, reference intake, tam pisze pod tym. I tam typowe wartości i test. O, a to jest dla wegan. O, tu jest nawet dla wegan. Więc nie ma literki V, ale jest dla wegan. O, bo tutaj, o, tutaj pisze, załóżmy, o. Tu jest zielony znaczek, że to jest dla wegan, są listki, a tu jest dla wegetarian. O, więc chciałem sobie porównać te dwa oznaczenia, co to oznacza, bo się chociaż trochę tym interesuję, więc te różne dziwne literki z końca alfabetu po prostu też muszę ogarnąć. Dobrze, więc tutaj orzeszki sobie będę tutaj ogarniał. To jest Aldi, jak widać. Best Before'a muszę sobie tutaj zobaczyć, jaki jest. O, pisze Best Before. Linia produkcyjna. I jak tutaj będzie drobny druk, to chciałem też sobie. O, tutaj jest warning. Tam jest warning, pisze. Więc też sobie będę musiał to ogarnąć. Ok. A tutaj mamy jeszcze zupki. Są takie pyszne, super zupki. Dobrze, więc te dwie są, to są chickeny. Chickeny tu są takie zupki, więc chciałem tutaj też zobaczyć sobie te wartości kulinarne, odżywcze i tak dalej. Ok, więc takie są dwa takie same. Te są chickeny. Więc tu jest taki drobny druk. Chciałem sobie to poczytać i te sprawy. W różnych językach, jak to się przygotowywuje, żeby być samodzielnym. Jaki kod paskowy tu jest, jaki kraj, w jakich językach. Tutaj są trzy języki, jak widać, więc to są chickeny. A tu są dwa curry. Takie same, tylko troszkę więcej pikantne może. No. To jak już wszystko to bym zjadł sobie, czyli tak tutaj te cztery zupki, przed albo po bym słodkiego karamela wrzucił i potem te jakieś orzeszki tutaj bym też wrzucił do żołądka. Później orzeszki solone bym wrzucił, to jest większe opakowanie, to jest mniejsze. A potem bym zjadł sobie tutaj chleb, cały chleb z tym serem. Z serem Dutch. I oczywiście chciałem to czymś posmarować, no bo wiadomo, kto nie smaruje, ten nie jedzie, takie przysłowie, więc coś do
To też jest Aldiego. Wszyscy wiemy, że to jest Aldiego, więc chciałem tutaj best before zobaczyć, w jakiej temperaturze tam to trzeba lub nie trzeba trzymać i tak dalej. Tu chciałem ten kod QR jakoś przeskanować i tak dalej. Więc chciałem się zapoznać, ile to ma tutaj energy, fat, ile to jest w procentach i tak dalej, ok? Dobrze, więc jak już bym to wszystko zjadł tutaj, gdybym to wszystko zjadł, to chciałem sobie porównać tutaj na przykład ten ser Dutch z tym Hochlandem. To w poprzednim filmie z polskimi produktami, z Hochlandem, proszę bardzo, też podobne opakowanie w plasterkach i tak dalej. Chciałem tutaj sobie polskie literki poczytać, jak i zagraniczne literki poczytać, dobrze? A tu już ten napoczęty, ten jest napoczęty, wczoraj go napoczęłem, bo w końcu trzeba coś jeść. A tu mam te pięć pozostałych jest tutaj, takich samych. Więc serów mamy dużo, czyli były kupione 6 francuskich, jest teraz 5,5 francuskiego sera. Ten jest ser Dutch w plasterkach, to jest Gouda, polska Gouda z Hochlanda. Więc chciałem porównać ten wspaniały smak trzech różnych producentów serów z całej Europy. Dobrze, to jak już te sery bym zjadł, to na końcu wjechałaby na stół. Oczywiście z pełnym piskiem OPO, no bo wiadomo, wjechałaby 85 tutaj Mosera Rotha by ta 85 wjechała, no bo wiadomo, że trzeba sobie życie czymś osłodzić. Tutaj taka literka z końca alfabetu jest, aż się boję jej tutaj na głos mówić, bo ściągnął mi kanał w ogóle z YouTube'a, jak takie literki od 3 lat z końca alfabetu będę mówił, więc to nieładnie będzie. Dobrze, więc trzeba coś jeść, będąc na tej planecie i to by było na tyle. Oczywiście cały czas pytanie od 6 lat brzmi, kto układa menu w psychiatryku wrocławskim, w areszcie wrocławskim i nie tylko. Kto jest tam dietetykiem? Kto obsługuje customers special needs? Ok? Special needs customers. Kto obsługuje, kto robi indywidualny plan żywienia, kto dietę ustawia i tak dalej. Czy tam się zajada, nie wiem, jakąś karmę dla kota, albo czy tam się zajada jakąś paszę dla konia i tak dalej. W tym psychiatryku, gdyby co. Czy ktoś tam w ogóle dba o dobro takie zdrowotne, przyszłościowe, o zachowanie zdrowia takiego fizycznego poprzez żywność, którą się podaje w psychiatryku wrocławskim, załóżmy w tym przypadku, gdyby to była nieskończoność. Jakby tam trzeba było jakieś dożywocie siedzieć w tym psychiatryku, to kto tam układa menu, ok? Więc to mamy tu na stole, proszę bardzo, chleb, tutaj karamel z mleka, masło do smarowania, orzeszki, owoce, solone orzeszki, tutaj jest Moser Rot 85, tu były 4 chińskie zupki, 2 były z chickenami, a 2 były curry. Dutch ser z dziurami.
Polska Gołda Hochlanda i tutaj 5,5 sera francuskiego, 5,5, więc trzeba coś jeść. Oczywiście, że będąc na wolności są większe możliwości, aby samemu dbać o swoje zdrowie, takie fizyczne, o to, co się zajada i tak dalej, w jakiej kolejności, w jakiej ilości, zamiast no, jakiejś paszy dla konia albo karmy dla kota w jakimś takim psychiatryku, nie wiadomo jakim, w takim czy innym bantustanie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.